Drodzy, dobrze, można zaczynać, mnie się wydaje. Takie pytania chciałbym zadać. One wydają się być może oczywiste, proste, ale w odpowiedzi mogą nie być takie jednak ani oczywiste, ani proste. Dlaczego mamy się modlić? Za siebie czy za ojczyznę, skoro Pan Bóg wszystko wie, wie czego nam potrzeba, zna sytuację, nie musi oglądać telewizji, żeby wiedzieć, co się w Polsce dzieje, czy w internecie, nie musi śledzić pewnych kanałów, portali, żeby zobaczyć, że no, w Polsce nie jest sielankowo. Czy my musimy rzeczywiście się modlić za tę Polskę? Ktoś ostatnio mi powiedział, jakiś czas temu, zachwalając Holandię, jak to tam jest dobrze, jak to tam jest zorganizowane. Można byłoby pytanie dodać do tego. No to Holandia, taki mniej katolicki kraj, bez wątpienia, niż Polska. To czemu tam jest lepiej niż u nas? To oni się tam nie modlą i w związku z tym mają lepiej. A po co Panu Bogu w ogóle te modlitwy o to, żeby się modlić za ojczyznę, za rodzinę, a ktoś może wiele lat się modli w jakiejś intencji i mizerny skutek. Jeśli Polska to Królestwo Maryi, to ta Maryja nie mogłaby lepiej urządzić tego Królestwa. Biblia przedstawia kilka obrazów modlitwy, z pewnością znane dla Was. Pierwszy to jest ta wdowa, znów wdowa. Z dzisiejszej Ewangelii wdowa też była. Wdowa, która natrętnie przychodziła do sędziego, który z ludźmi się nie liczył, Boga się nie bał, ale ze względu na jej natręctwo wziął ją w obronę. Ktoś, kto się modli, mógłby to przenieść na swój grunt i powiedzieć, no ile ja jeszcze muszę te razy zdrowaś Mario powiedzieć, ile razy wypowiedzieć pod Twoją obronę, żeby Maryja w końcu mnie pod swoją obronę wzięła. Inny obraz Mojżesza, który ma wzniesione ręce do modlitwy i jak długo ma te wzniesione ręce, tyle, tak długo armia Izraela wygrywa. Jak mu mdleją te ręce i opada, to armia Izraela przegrywa z przeciwnikami, aż mu podstawili kamienie i żeby miał cały czas wzniesione ręce. To też jest figura modlitwy, figura wzniesionych rąk podczas naszego spotkania z Bogiem. I póki są te wzniesione ręce, szatan nie ma szans. Dopóki jesteśmy wytrwali na modlitwie, szatan nie ma szans. Ale jak tu słabniemy, to wchodzi zło i z różnych stron nas niszczy. Dwa obrazy. Ktoś mógłby powiedzieć co do tego drugiego, ile ja muszę się jeszcze namęczyć, czy Pan Bóg chce tych moich mdlejących rąk. Ile muszę się naklęczeć, żeby moje życie inaczej wyglądało, żeby w Polsce w końcu lepiej się działo, żeby Polska w końcu zaczęła wypełniać choćby śluby jasnogórskie. Przywołam tu pewien zapis z dzienniczka siostry Faustyny. Bardzo nietypowa propozycja Faustynie przez Jezusa dana. Taka złota rybka przychodzi i spełnia trzy życzenia. Faustyna się dziwi, Panie Jezu, co to za propozycje? W pewnej chwili nagle ujrzałam Pana Jezusa w majestacie wielkim, który mi powiedział te słowa. Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, a resztę dni w nim przeżyjesz. Stworzę w tej chwili nowy, piękniejszy świat od tego, a ty resztę dni w nim przeżyjesz. Jakbyśmy dostali taką propozycję, co byśmy odpowiedzieli Panu Bogu? A Faustyna odpowiedziała, nie chcę żadnych światów. Ja pragnę Ciebie, Jezu, pragnę Cię kochać taką miłością, jaką Ty mnie kochasz. O jedno Cię błagam. Uczyń serce moje zdolne do kochania Ciebie. Dziwi mnie to bardzo, Jezu, że dajesz mi takie pytanie. Bo i cóż mi po tych światach, chociażbyś mi ich dał 1000, cóż mi po nich, Ty wiesz, Jezu, dobrze, że serce moje kona z tęsknoty za Tobą. Wszystko, co jest poza Tobą, niczym jest dla mnie. No i teraz złota rybka odpowiada. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z Tobą. A to dla głębokiej pokory i ognistej miłości, jaką masz ku mnie. Pokora i miłość, tak zdobywa serce Boga. Drodzy, co z tego mielibyśmy, gdyby w Polsce był dobrobyt, nie brakowało mieszkań, nie było bezrobocia, kradzieży, przestępstw, łapówek. Co z tego by było, gdyby nasze serce nie było przemienione?
Co byśmy z tego mieli? Gdyby nasze serce nie było zjednoczone z sercem Jezusa, gdyby się nie pragnęło ofiarować za innych, gdyby po prostu było egoistyczne, co z tego? Gdyby nie miało nadprzyrodzonej miłości w sobie, która nie chce wygód, jak Faustyna, nie chce dobrobytu materialnego, ale pragnie ubóstwa serca, pragnie oddać Bogu wszystko, pragnie okazji doświadczenia miłości. I co z tego, że mielibyśmy więcej udogodnień, lepsze drogi w Polsce, bardziej obiektywne sądy, media? Co z tego, jeśli bardziej byśmy nie pragnęli Jezusa? Dla kogoś niewierzącego to by wystarczyło. Ktoś może z nas ma w sobie nie pragnienie sielanki w Polsce, ale chociaż żeby coś tam się poprawiło, żeby chociaż ktoś tam się poprawił, albo żeby miast czegoś tam właśnie został wyprowadzony przez Boga. Bóg mógłby dać nam sielankę w Polsce, mógłby oddzielić szybko konkol od pszenicy, ten ewangeliczny. Mógłby. Mógłby, jest wszechmogący. A On mówi: pozwólcie obojgu rosnąć aż do żniwa. Mógłby, jest wszechmogący, dać nam nowy, lepszy świat każdemu. Mógłby w mgnieniu oka stworzyć nową Polskę, bardziej majętną, mniej skorumpowaną, mniej zadłużoną. No i co z tego, jak nasze serce będzie niewzruszone? I co z tego, jak nasze serce się nie przemieni? I co z tego, jeżeli będziemy mieć tylko w sobie więcej roszczeń i więcej egoizmu i wciąż mało? I wciąż mało. Co z tego? Bóg mógłby nam dać wszystko, czego pragniemy. Mógłby. Ale to mogłoby nam zaszkodzić. Wielokrotnie to też powtarzam. Mogłoby nas to pogrążyć, oddzielić od Niego, karmić nasz egoizm, naszą roszczeniowość. Jeden taki obraz od księdza Pawlukiewicza wzięty. Pewna mała dziewczynka poszła do restauracji ze swoją rodziną. Taka wypieszczona, taka ukochana dziewczynka. Dali jej kartę menu. Dziewczynko, wybierz coś sobie dowolnie, wszystko możesz wybrać. Ona tak od niechcenia popatrzyła, wybrała coś. Kelner, szybko chodź, bo dziewczynka głodna. Zamówili jej, tylko proszę się pospieszyć, bo głodna jest. No, dziewczynce dali to danie. Ona tam podłubała widelcem, coś tam zjadła, niby nie zjadła. Odłożyła, nie chce jeść. No to może coś innego zjesz. Dalej bierze za tę kartę, przegląda. Coś, o coś poprosiła od niechcenia. I szybko kelnera wołają: tutaj przygotujcie, bo dziewczynka jest głodna. I przynieśli te danie. I tak się powtórzyło z 3-4 razy. W końcu stwierdzili, że może deser jej posmakuje. Więc wzięli najlepszy deser. Ona też nie bardzo chciała jeść. Już się cała rodzina w sumie najadła tym, co dziewczynce zamówili. Słuchajcie, drodzy, Pan Bóg nie jest taki naiwny wobec nas. Mógłby dać nam, ale wiele rzeczy. Mógłby zamówić, mógłby podstawić nam pod nos. Ale co z tego, jeżeli by to nas nic nie kosztowało, niewiele kosztowało i niewiele zmieniało serce. Niewiele zmieniało serce. Jan Paweł II nam mówił: nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas niewiele kosztowała. Nie wiemy, co by się działo w kraju, gdyby nie nasze wysiłki. Nie wiemy, co by się działo w kraju, gdyby nie nasze modlitwy zanoszone do ojczyzny. Nie wiemy, czy poszlibyśmy w ślady innych państw, które zostały zbankrutowane, które są zniszczone przez wojny, są na skraju upadku. Nie wiemy. Nie wiemy tego, co by było, gdyby. Wiemy, że Pan Bóg sobie szczególnie upodobał Polskę. Wiemy, że nasze serce musi się przemienić. Wiemy, że jest jedno miejsce, gdzie się najlepiej przemienia Polskę. Wiecie, gdzie to jest? Tam. Konfesjonał. Tam się przemienia Polskę. Tam się patriotyzm wykuwa. Tam nabiera się siły do pracy, by budować nową, lepszą Polskę. Nie tą idylliczną, jakąś taką nierealną z moich wyobrażeń, ale prawdziwą. Tam. Na Eucharystii też zresztą. Najwięcej każdy z nas przysłuży się ojczyźnie, tak samo swojej rodzinie, w pracy, gdy po prostu solidnie zabierze się za swoje własne serce, żeby je uporządkować.
Jak przestanie narzekać, że po prostu w Polsce się dusi, że musi wyjechać, że tu nie ma perspektyw, że trzeba stąd uciekać, bo nowy, lepszy świat jest gdzieś indziej. No ale co z tego, że wyjedzie do nowego, lepszego świata? Jak serce to samo zabiera za granicę. Serce egoistyczne w Polsce było, za granicą też będzie. Później rozczarowany. Miało być tak pięknie. Mało tu takich? Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Musimy podnosić te ręce do Boga. One będą mdleć. Będzie już nam... I będziemy mieli dość. Będziemy mieli wrażenie, że to nie ma sensu. Ale Pan Bóg nas zachęca do tego natręctwa, prośby za naszą rodzinę, za nas, za nasze słabości, za ojczyznę. I to wszystko jest potrzebne. Całkiem niedawno rozmawiałem z pewnym egzorcystą, ojcem Maksymilianem Paulinem we Wrocławiu, o uwolnieniach ludzi, o uwolnieniach. U jednego szybko się uwalnia osobę od złego ducha, od opętania, a u innych trwa 5 lat, 10, 15 lat. To jest udręka straszna. Czemu to tak długo? Tak wzrusza ramionami? Nie wiem. Może po prostu podczas tych 5 lat rodzina ma się cała nawrócić. I dopiero jak się nawróci, to wtedy Pan Bóg uwolni tę osobę. Wielka tajemnica, nie wiadomo. Może to tak właśnie jest. Żebyśmy dopiero na sądzie ostatecznym nie zrozumieli, że wszystko, co wokół nas było, co chcielibyśmy przemienić, Pan Bóg nie przemieniał właśnie po to, żeby przemienić nasze serce. Żeby to dopiero na sądzie ostatecznym się nie wyjawiło. Oby to szybciej się wyjawiło, obyśmy szybciej zrozumieli, że Pan Bóg tak organizuje rzeczywistość wokół nas, żeby poodcinać nas od tej mamony naszej, od tych bożków naszych, od tego, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale nas zniewala. Ale nas zniewala. I wszystko jest potrzebne. Wszystko jest potrzebne do tego, żeby przemienić nasze serce. I ta sytuacja w Polsce, i ta sytuacja w rodzinie, po to, żeby nasze serce wolne było, zdolne do kochania. Żeby radykalizm z wiary się w tych okolicznościach trudnych, jakby nie było, właśnie tam się okazał. Obyśmy dopiero na sądzie ostatecznym nie odkryli, że to Bóg jest władcą historii Polski. I tak kieruje tym wszystkim, by przemienić nasze serce, może właśnie konkretniej moje, każdego z nas serce. Drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Słuchajcie, powstańmy jeszcze, żeby się pomodlić na sam koniec. Przyjmijcie takie rozbudowane Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Panie Jezu, proszę Cię o wytrwałość na modlitwie dla nas. Daj nam pragnienie natrętnej modlitwy, przychodzenia wciąż do Ciebie, podnoszenia do Ciebie rąk, bez ustanku, dopóki się nasze serce nie przemieni, dopóki nie zrozumiemy prawdy o sobie. Panie Jezu, nawróć nasze serce, otwórz nasze oczy, byśmy zobaczyli nasze zniewolenia, nasze przywiązania i abyśmy zapragnęli Twojej pomocy. Panie Jezu, daj, abyśmy w naszym ubóstwie, w naszej bezradności, w naszej bezsilności wołali o Twoją pomoc i z cierpliwością, wielką akceptacją przyjmowali naszą słabość. Panie Jezu, spraw, aby moc słabości się doskonaliła. Spraw, aby ilekroć nie domagamy, tylekroć abyśmy byli mocni. Aby nasza moc i siła płynęła z wytrwałości na modlitwie, z przyczepienia się do Ciebie i trzymania się Ciebie, choćby ostatkiem sił. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś wylewał swoje obfite błogosławieństwo na wszystkich tu zebranych, na wszystkich tych, którzy też słuchali przez internet. Panie Jezu, proszę Cię, uwalniaj nasze serca, dotykaj ich i uzdrawiaj. Wylej swojego świętego ducha, ducha pokoju, ducha miłości, ducha pokory, ducha zaufania wobec Ciebie, ducha dzieciństwa Bożego, ducha ośmiu błogosławieństw. Przyjdź, Duchu Święty, i wylej się obficie, wypełnij nasze serce całkowicie, wylej się, wypełnij nas od stóp aż do czubka głowy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.